Oskar Kolberg, folklorysta i kompozytor, twórca źródłowych podstaw etnologii polskiej. W pamięci potomnych pozostał głównie jako autor serii monografii regionalnych wydanych od roku 1865 pod wspólnym tytułem Lud, jego zwyczaje, sposoby życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, muzyka i tańce. To monumentalne dzieło ostatecznie zamknęło się imponującą liczbą 30 tysięcy stron druku pomieszczonych w ponad 80 tomach, z czego znaczną część wydano już po śmierci badacza. W tej grupie znalazł się także tom zatytułowany Śląsk, a w nim odnaleźć można informacje poświęcone Dolnemu Śląskowi. Większość zamieszczonych w nim materiałów Oskar Kolberg zebrał i opracował w 1868 roku. On i jemu współcześni interesowali się Śląskiem głównie jako terytorium dawno utraconym, a wciąż zamieszkałym przez ludność polską. Wincenty Pol wieszczył, że Śląsk jak należał do Polski, tak będzie polskim, gdy się wielkie rzesze o wymiar sprawiedliwości upomną. Czyż owi romantycy mogli przewidzieć, że kilkaset lat po ich wezwaniach Śląsk przyłączony będzie do Polski? Ale okoliczności i sposób jego przyłączenia i zasiedlenia trudno będzie nazwać aktem sprawiedliwości. Bowiem w jego dzieje wpisze się ludzka, kulturowa katastrofa o skali, której nie zaznały inne europejskie pogranicza. Wojna, która naruszy poczucie stabilizacji i kulturową tożsamość zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. W roku 1945 na mocy kończącego II wojnę światową traktatu pokojowego ziemię tę musieli opuścić jego dotychczasowi mieszkańcy, głównie Niemcy, ale z nimi również członkowie innych grup etnicznych. W ich miejsce przybywali osadnicy z ziem utraconych przez Polskę, głównie z Kresów Wschodnich, Polacy i przedstawiciele innych narodowości, Żydzi, Ormianie, Karaimi, Tatarzy, Romowie. Zarówno odchodzący, jak i przybysze w swoje życiorysy wpisane mieli dramatyczne doświadczenia okrucieństwa wojny, poczucie wykorzenienia i utraty własnej małej ojczyzny. Ziemię te zasiedlali także potomkowie dawnych polskich emigrantów, przybywających z Bośni, Bukowiny Rumuńskiej, Francji i Belgii. Własnej szansy życiowej poszukiwali mieszkańcy innych ziem Polski, a zwłaszcza przeludnionych wsi kieleckich i rzeszowskich. Osiedlali się też w ramach tzw. osadnictwa wojskowego zdemobilizowani żołnierze oraz powracający z obozów pracy i robót przymusowych w Niemczech. W roku 1947 w ramach tzw. akcji Wisła osiedlono tu Ukraińców, Łemków i Bojków, a w latach 1948-1950 po klęsce poniesionej w wojnie domowej na Dolny Śląsk licznie trafiali uchodźcy, Grecy i Macedończycy. O dziele Oskara Kolberga mówi się, że wypełnione jest chłopskim realizmem magicznym. W jaki sposób on, człowiek pracy organicznej, ale i wizjoner, opisałby Dolny Śląsk teraz, który po roku 1945 zaistniał w całkowicie nowym kształcie społecznym? Jego kulturowe krajobrazy, dźwięki, barwy, gesty, spojrzenia, przemijanie czasu, nastrój chwili. Dramatyczne wydarzenia, w które obfitowała historia Ormian, niejednokrotnie zmuszały ich do opuszczania miejsc swojego życia i do wędrówki. Na jej trasie znalazło się wiele krajów europejskich, gdzie zakorzeniali się i wiedli życie w diasporze. Ale bodaj w żadnym z nich
Nie zaistniał tak wyraźny, wręcz nierozerwalny splot kulturowy i narodowy, jak ten, który cechował związek Ormian z polskim państwem i narodem. Ale czy polscy Ormianie dotarli także na Dolny Śląsk? Oczywiście na Dolnym Śląsku również mieszkają Ormianie. Zaraz po II wojnie światowej trafiła tutaj spora grupa Ormian, przesiedleńców z Kresów Wschodnich, ponieważ Ormianie zawsze uważali się za członków narodu polskiego i lojalnych polskich obywateli, więc podzielili los Polaków wypędzonych z Kresów Wschodnich, przede wszystkim z ich tradycyjnych siedzib z Lwowa i z Pokucia. Więc ci Ormianie, którzy przybywali po II wojnie światowej, byli wygnańcami. Można powiedzieć, że historia się w pewien sposób dopełniła, bo jako wygnańcy często przybywali na tereny polskie. Legenda mówi, że są potomkami Ormian z miasta Ani, prawda, po upadku którego miasto zostało zdobyte przez Turków w końcu XI wieku. Mieli wywędrować i trafić aż na ziemię Rzeczpospolitej, właśnie na Pokucie, do tak zwanej Małopolski Wschodniej, więc przybywali tam jako wygnańcy i później jako wygnańcy opuścili te tereny, aby przenieść się na ziemię Dolnego Śląska. Na tych ziemiach w końcu jesteśmy od niedawna, to ileż tam 70 lat, to jest niedużo przecież. Nie jesteśmy tu z własnej woli, to trzeba o tym wyraźnie powiedzieć. Moi rodzice przyjechali takim transportem, który był jednym z ostatnich transportów z Kresów Wschodnich, z tych kut. Z tego stycznia 1946 roku na Trzech Króli wyjechał z transport z Wiżnicy. Tu się zameldowali 21 stycznia. I teraz tak, część tych osób wysiadła w Ossoli i tam w jednym domu kilka rodzin, bo się po prostu się bali, kilka rodzin się zasiedliło, no ale minął jeden, drugi, trzeci dzień i ci ludzie zaczęli rozjeżdżać się w różnych kierunkach, żeby znaleźć miejsce jakieś miejsce dla siebie. I tato opowiadał bardzo często, że jak przyszedł do Obornik, to były warunki, to była zima, że jak przyszedł do Obornik, to tak jakby przyszedł do tego swojego miasta w tych kutach, bo bardzo podobne jest budownictwo. Bogata stolarka, rzeźby, oczywiście tarasy, werandy, bo życie toczyło się na werandach i tu jest tak samo. Losy mojej rodziny przed wojną, z tego co ja wiem, oczywiście z opowieści, prawda, mojego taty, który był wówczas mały, i mojej babci, były bardzo smutne, ponieważ moja babcia, Aniela Mojzesowicz, wyszła za mąż za Polaka, za Rosoła, więc później nazywała się Aniela Rosół, ale pochodziła z rodziny Mojzesowiczów. Miała wraz ze swoją matką, czyli moją prababcią, Katarzyną Mojzesowicz, miały w kutach przepiękny dom letniskowy. Mój dziadek, czyli Marcin Rosół, był szefem urzędu celnego na granicy, na Czeremoszu. Mojego dziadka, właśnie tegoż szefa urzędu celnego w kutach, zamordowali banderowcy. I moja babcia została z moim ojcem, wówczas małym chłopczykiem, 8-letnim, sama. Jeszcze musiała zostawić dom i uciekać przed banderowcami. Dlatego pierwszym transportem przyjechała tutaj na ziemię odzyskane właśnie do Oławy. I tutaj zmarła w 75 roku, wychowała jedynego syna, czyli mojego ojca. Jestem polską Ormianką. Urodziłam się w Oławie. Moja mama, Janina Zaksentowiczów-Kordysowa, była polską Ormianką, ostatnią Ormianką z małżeństwa Ormian polskich. Mama urodziła się w Śniatynie, w tej chwili jest to Ukraina, dawne nasze Kresy. Moja mama maturę zdawała już w czasie wojny, zdała ją w 1941 roku. To był ostatni moment Sowietów na terenach dawnej Polski, ponieważ w
41 w czerwcu wkroczyli Niemcy. Całą okupację moja mama pracowała w aptece w Śniatynie i w 45 roku w styczniu została aresztowana przez Sowietów jako Polka. Dostała wyrok na Sybir. Na szczęście zachorowała w więzieniu i nie mogli jej wywieźć ostatnim transportem, który szedł na Sybir. Dzięki temu ocalała i w 45 w czerwcu pierwszym transportem repatriacyjnym przyjechała z rodzicami do Oławy. Moje prababcie były obydwie Ormiankami, i ze strony dziadka, i ze strony mojej babci. Niestety cała rodzina mojej mamy została wymordowana w 1944 roku i moja mama, wtedy która miała 16 lat, została sama. Zaopiekowała się ją właśnie rodzina, znajomi osadcowie, którzy też zamieszkiwali w Kutach. No i można powiedzieć tak półlegalnie razem z nimi z tych Kut wyjechała. Podobnie jak duża część tych Ormian osiedlili się w Oławie. Teraz po wojnie moja mama mieszkała właśnie w Oławie. Potem przeprowadziła się do brzegu. To jest zdjęcie moich dziadków. Dziadek Kasprowicz, babcia z domu Sernicka Kasprowiczowa i dwaj synowie, mój tatuś i stryj Kazimierz. To zdjęcie robione we Lwowie, bo byli we Lwowie. Dziadek jest wnukiem przybyłych do Lwowa Ormian. Babcia jest z rodu węgiersko-ormiańskiego. Dziadkowie mieszkali we Lwowie. Kiedy we wrześniu wkroczyli do Lwowa Rosjanie, Związek Radziecki, tatuś został aresztowany przez Rosjan, uciekł im z więzienia, ponieważ był jeszcze gimnazjalistą przed maturą, ale już jako gimnazjalista oprowadzał, świetnie znał Lwów, historię Lwowa, oprowadzał wycieczki i dzięki temu udało mu się uciec, bo znał topografię tego budynku, okolic i tak dalej, i uciekł z więzienia i przyszli Rosjanie szukać go w domu. Babcia powiedziała, że przecież wy go macie, dlaczego go tutaj szukacie? No ale nie wierzyli, że babcia nie wie, gdzie jest syn, i wywieźli całą rodzinę, dziadka, babcię i stryjka wywieźli na Sybir. Dziadzio tam został pochowany, babcia wróciła. Moi rodzice dotarli do Wrocławia, ale wtedy się dopiero pobrali, mamusia była w ciąży, a Wrocław był zasypany trupami i po prostu mamusia uciekła z tego. To było za duże obciążenie dla młodej kobiety oczekującej dziecka. Zostanie. Ciągle w nas.
rodzina nie wyemigrowała na Śląsk. Moja mama pochodzi z Warszawy, mój tato jest skąd korzenie ormiańskie przez ojca. Ojciec pochodził ze szlacheckiej rodziny z Kresów Wschodnich, rodziny Chorodyskich, herbu Korczak i w linii ojca pojawili się ormiańscy przodkowie, których geny są tak mocne, że 800 lat historii, prawda, nie jest w stanie ich zatrzeć. Nie jest to taka typowa, klasyczna historia Polaków wyrzuconych z Kresów, którzy przywędrowali na ziemię poniemieckie, czyli ziemię Dolnego Śląska, tylko rodzice się po prostu tutaj poznali na studiach. Niewątpliwie jest to nacja, która, znaczy narodowość, mniejszość narodowa, której, jak mówiłem na wstępie, historia jest tak mocno związana z Polską, że my w zasadzie stanowimy, można powiedzieć, w zasadzie zupełnie odrębną grupę etniczną, bo no, genetycznie jesteśmy ludem kaukaskim, ale wszystko, co stanowi historię, kulturę, odnosi się właściwie no, nie do Armenii, tylko odnosi się do Kresów Wschodnich. Że tutaj ta diaspora się osiedliła i uznała to za jakby podstawę i bazę swojej takiej autoświadomości. Kajetan Petrowicz, wspomnienia kuckie. Lat z górą 200 u stóp Owidiusza. Życiem zawrzała pusta do Tonkusza. Nowych mieszkańców przybyły gromady, wzniesiono domy, założono sady, wycięto mnogie w osadzie ulice. Nawet wybrano plac na targowicę, by na nim stada bydła mogli trzymać. Ci, co się głównie handlu mieli imać. A na nowego, stając życia progu, świątynię piękną zbudowano Bogu, w której lud krzepi i od nieszczęść broni. Patron kupiectwa, ich, święty Antoni. Zgodnie szła praca, szybko i ofiarnie. Dumą osady stały się garbarnie, słynne z wyprawy safianów na buty. Tak to powstało sławne miasto Kuty. Przed wojną miejscem, stolicą polskich Ormian była miejscowość Kuty nad Czeremoszem. Do Kut Ormianie jeżdżą po dziś dzień, młodzież również wyjeżdża. Pracuje na tamtejszym cmentarzu, ormiańskim cmentarzu. Pracuje moja córka też. Tam przez 3 lata pracowała, odnawiają nagrobki dawnych Ormian. O, wiele w świecie przemieniła wojna. Na marne poszła ojców praca znojna. Ledwie jej ślady gdzieniegdzie zostały. Dawniej kto wielki był, dziś został mały. A mały niegdyś dziś wielkim się mieni. Świat zaś nie cnotę, tylko pieniądz ceni. Bystry Czeremosz na srebrzystej fali. Minionych pieśń dzienie się z oddali. Pieśń, która, zda się, kamienie porusza. Krwawymi łzami płacze z żalu dusza. Przeszłości droga i niezapomniana, tak nieodłącznie z Kutami związana. Tyś, słodkim zawsze była mi marzeniem, pociechą w troskach, a w pracy natchnieniem. Do Kut, do swoich, tajemny głos woła. Do Kut, więc spieszy, kto pospieszyć zdoła. Bo Ormiańszczyzny to zdrój dziś jedyny, co sławi pamięć ojców i ich czyny. Ludzie mieli świadomość, że są, mają ormiańskie korzenie, natomiast bardzo dobrze się czuli w tej polskiej skórze. Wszyscy Ormianie w zasadzie bardzo szybko się asymilowali i traktowali Polskę jako swoją drugą ojczyznę. Zresztą dawali temu świadectwa, ginęli za nią, brali udział we wszystkich możliwych powstaniach. W obronie Lwowa w 18 roku jako Orlęta Lwowskie walczyli. Właśnie Walerian Hołubarz walczył w obronie Lwowa. Inni walczyli w roku 20 z bolszewikami, także
Bardzo się wtopili, ale zachowali swoją tożsamość. Kim są polscy Ormianie? No to właśnie to są ludzie, którzy... ludzie dwóch ojczyzn. To są ludzie, którzy kochają Polskę i sentyment czują też do swoich korzeni, którymi są korzenie ormiańskie. No bo ja jestem Polką i no tylko tak, że gdzieś tam kiedyś coś takiego było. Ale to nie jest, żeby być innym, ani żeby jakoś to podkreślać. To jest moja rodzina, no i już. A to, że tam rzeczywiście ktoś kiedyś wyemigrował gdzieś spod Araratu, no to... no. Mój tato na przykład często mówi tak, my z Ormian. I już, to wystarczy, my z Ormian. Natomiast teraz jakoś do tego w ogóle nie przywiązałam. No, czy ktoś się zastanawia nad tym, jak jest małym dzieckiem, kim jest, skąd jest? Nie, to normalne, to jest normalne. Natomiast po wielu latach, kiedy się tak już bardzo świadomie zaczęłam oglądać do tyłu, to widzę, jak wiele w naszym domu było, nie wiedząc o tym, że to jest ormiańskie, że to jest właśnie to z tych kłód, ale to właśnie tym nasiąkałam. Nasza świadomość tego, że mamy korzenie ormiańskie, była niewielka. Właściwie tylko jakieś tam odniesienia mamy do tego, a w kościele ormiańskim to było tak i tak, a w kościele ormiańskim to było ładniej, a ten ksiądz ormiański to był ładniej ubrany. I dla nas jako dzieci to było jakieś tam takie fascynujące, ale nie ciągnęliśmy mamy za język. Potem jakieś takie bliższe i głębsze rozmowy zaczęły się pojawiać, kiedy mama zaczęła nam podawać różne potrawy właśnie takie o korzeniach ormiańskich. No to wtedy zaczęliśmy się dopytywać, ale też jak gdyby nie mieliśmy takiej świadomości. Jakieś przekazy do Gliwic tam na ten kościół ormiański i tak się to gdzieś tam toczyło. Tajemnicą dla nas było zobaczenie pewnych dokumentów, prawda, zwłaszcza zaproszenia na ślub moich dziadków ze strony mamy, na którym właśnie jest zapisane, że są z porządku ormiańskiego, właśnie, że nabożeństwo będzie się odbywało w kościele ormiańsko-katolickim. I wtedy dopiero sobie uzmysłowiliśmy, że tam są nasze korzenie. Podobnie na świadectwie ukończenia kolejnych klas mamy, w miejscu, gdzie było wpisane wyznanie, pojawiła się adnotacja ormiańsko-katolickie. No i już po czasie okazało się, że w domowych archiwach znaleźliśmy też akt chrztu ciotki mojej mamy, także tam w Kutach z 1929 roku, też właśnie chrzczonej, podobnie jak moja mama, w kościele ormiańskim. Mniej więcej tak w 35 roku życia dowiedziałem się, że mój dziadek jest Ormianinem. Nigdy o tym jakoś nie było w domu mowy, ani nie miałem okazji jakoś wcześniej sobie tego uświadomić, albo była mowa, ale jakoś to do mnie nie dotarło. Raczej nie przypominam sobie tego wcześniej, przynajmniej nie uświadamiałem sobie tego. Pamiętam, że w Zamościu, w którym się wychowywałem, była ulica Ormiańska. Ja nie wiedziałem, co to znaczy, ale ona mi ładnie brzmiała. Ta nazwa mi ładnie brzmiała. Ulica Ormiańska. Na ulicy Ormiańskiej. Co to jest ta Ormiańska? Ładnie brzmi. Tyle. Ja jestem miłośnikiem dźwięków, więc ładnie brzmiąca nazwa dla mnie już jest wystarczająca, żeby ją polubić. Któregoś dnia, po wielu, wielu latach, idąc sobie ulicami Wrocławia, nagle wchodzę do kościoła, a wejdę sobie, akurat w tym momencie odbywała się w tym kościele msza, nie po polsku, w jakimś dziwnym języku. Ksiądz był trochę inaczej ubrany, trochę inaczej ta ceremonia się odbywała niż w obrządku, który ja znam od dziecka, czyli tym rzymskokatolickim, odprawianym po polsku. I tak wszystkiemu się przyglądałem i zostałem do końca tej mszy. Okazało się, że to była msza ormiańska. Uchę steje w zaraczyk Jan Zderz, rok surp, ok, wujn,
Hezor, Niewohormadze, Niewne Mapar, Havidianes, Amen. I Szestiri wezmę Saracian Makar na Stuco, i Siali Cika Cian Makar na Stuco. Na Dolnym Śląsku mieszkają też, zwłaszcza od początku lat 90. inni Ormianie. Ci o dużo bardziej żywej tej kulturze, tradycji etnicznej. Ormianie, którzy głównie ze względów ekonomicznych przyjechali na Dolny Śląsk po upadku Związku Radzieckiego. Przede wszystkim z Armenii, ale też z innych republik radzieckich, w których Ormianie dosyć licznie zamieszkiwali. Rosja, Białoruś, Ukraina, etc. Gruzja wreszcie. Są też Ormianie z Bliskiego Wschodu, którzy przenosili się tu ze względów rodzinnych, zawodowych, a niedawno również, prawda, trafiają jako uchodźcy z Syrii. Ci Ormianie mają inne doświadczenie historyczne, kulturowe, oczywiście posługują się językiem ormiańskim. Co ciekawe, też nie jednym, bo ci Ormianie ze Związku Radzieckiego mówią w języku wschodnioormiańskim, ci blisko wschodni w zachodnioormiańskim, które są dosyć podobne, ale jednak na tyle różne, że mówi się o dwóch różnych językach. Ale staramy się płynnie łączyć te tradycje, nawzajem poznawać. Kwitnie przyjaźń między tak zwanymi starymi polskimi Ormianami, a nowymi przybyszami, więc można mówić, mimo tych naturalnych różnic, o jakiejś jednej polimorficznej, ale jednej wspólnocie ormiańskiej na Dolnym Śląsku. Nazywam się Ara Sajeg, jestem Ormianinem. Przyjechaliśmy z Syrii. Oczywiście każdy myśli, że Ormianie tylko pochodzą z Armenii, ale to wręcz odwrotnie. W Armenii, jeżeli mamy teraz prawie 3 miliony Ormian, a na diasporze, na świecie mamy prawie 8 milionów Ormian. Czyli rozproszone są na całym świecie, w różnych krajach świata, na Bliskim Wschodzie, w Europie, w Ameryce, aż w Japonii, w Chinach i tak dalej. A pytanie teraz, skąd ta po prostu rozproszoność tych Ormian na całym świecie?
To oczywiście jest długa historia, ale krótko mówiąc, że oni po prostu znaleźli się w różnych krajach na rzecz ludobójstwa Ormian. Moja rodzina albo dziadkowie mieszkali w Aleppo. Niestety ta wojna, która się zaczęła w Syrii w 2011 roku i trwała aż do dzisiaj, to powodowało, że większość Ormian po prostu uciekało się od tego kraju, bo po prostu zniszczyło wszystko. Na przykład ja straciłem swoje mieszkanie, dom, budynek i wszystko. Powiem, że jestem takim nawróconym Ormianinem, gdzie po prostu nowa diaspora przypomniała mi o moich genetycznych korzeniach. W szpitalu, prawda, przychodzą jacyś ludzie, kwalifikuję ich do operacji, oglądam i tak ze względu na dość charakterystyczny wygląd twarzy, zresztą taki jak mojego ojca, mojej babci, mojego dziadka, pytam się, nie z myślą nawet o ormiańskim pochodzeniu, pytam się, a skąd państwo pochodzą? Oni mówią z Obornik Śląskich. Nie, ja mam na myśli sprzed wojny. Przed wojną, oni mówią Skut. No właśnie tak myślałem, panowie Ormianie. Później drzwi się, oni wychodzą na korytarz, drzwi są półprzymknięte, więc ja pisząc jakąś dokumentację słyszę ich rozmowę i jeden do drugiego mówi tak. Widzisz, mówiłem ci, my Mozes Jan, a on do Manesjan. Nazwiska ormiańskie miały charakter odimienny, to znaczy tworzone były od imienia. Na przykład syn Wartana nazywał się Wartanowicz, syn Jakuba, zwanego po ormiańsku Hagop albo Agop, nazywał się Agopsowicz. Syn Józefa Józefowiczem i tak dalej. Przy czym trzeba pamiętać, że w wypadku Ormian polskich to właśnie ta końcówka ma charakter słowiański, nie ormiański. Dlatego, że w języku ormiańskim patronimiki, bo tak nazywamy te nazwiska tworzone od imienia ojca, mają formę albo staroormiańską, która się kończyła na jęc albo jans, prawda? Więc właściwie syn Jakuba by się nazywał Hakopianc, syn Wartana Wartanianc. Współcześnie w języku ormiańskim ta końcówka patronimiczna przeszła w Jan, prawda? Stąd bardzo często spotykamy się właśnie z nazwiskami ormiańskimi Wartanian. Dzisiaj jest 26 lipca. Od kilku lat, właśnie w ostatnich dniach lipca, organizuję takie spotkanie, którego celem jest przede wszystkim wyskubanie pietruszki, ale też nie tylko chodzi o tą pietruszkę, tylko chodzi o spotkanie towarzyskie i po to, żeby pobyć ze sobą, porozmawiać, nacieszyć się swoją obecnością. A z kolei ta pietruszka to jest po to, żeby zrobić taką przyprawę, która się nazywa churut, do zupy, która się nazywa gandżabur. Gandżabur jest zupą, typową zupą Ormian polskich, czyli Ormian z Kresów. Chodziło jeszcze przed. Tak. Można było otworzyć warsztaty takiego ormiańskiego haftu liturgicznego. Dopiero kiedy zaczęliśmy już się usamodzielniać i kiedy te ormiańskie potrawy zaczęły nam tak bardzo smakować i moim dzieciom, czyli już kolejnemu pokoleniu, i widzieliśmy, że gdzieś tam te starsze osoby mogą odchodzić, zaczęliśmy się coraz bardziej dopytywać, kto, co, jak. Ja zacząłem to w jakiś tam sposób zapisywać, żeby nie tracić tej tożsamości i znaleźć te właściwe korzenie. Właśnie bardzo bliskie kontakty z tymi, którzy mamy tutaj przywieźli i uratowali, czyli z rodziną osadców, zwłaszcza z Anielą Osadcą, która przyjeżdżała
na pole właściwie mojego ojca i w określonej porze zrywała właśnie pietruszkę. Mój tato specjalnie sadził jej dużo więcej, żeby Anielka mogła sobie przyjechać i zerwać te czubki tej pietruszki, prawda, żeby to nie była tam byle jaka, tylko musiały być te najmłodsze pędy tej pietruszki. Ona sobie to wyskubała. I to pamiętam zawsze w domu, o tym żeśmy z mamą dyskutowali, dlaczego Anielka nie chce nam dać, zdradzić tajemnicy, jak się ten chorut wykonuje, prawda? Moja mama coś tam mniej więcej wiedziała, ale nigdy do tej tajemnicy też nie była dopuszczona. I pamiętam, że to się zawsze toczyło. Jak kiedykolwiek tylko tyśmy jedli ganjabur, to zawsze było pytanie, czy Anielka nam już tą tajemnicę zdradzi. W końcu, kiedy już nam no w jakiś sposób tylko tak pobieżnie to przekazała, to zaczęliśmy sami przygotowywać chorut i wtedy ja się naprawdę poczułem Ormianinem. Pierwszy przez nas samodzielnie zrobiony chorut przeświadczył, że być może chociaż tylko w tej jednej tradycji gastronomicznej jestem Ormianinem. Rycerskie niemal zdobiły ich cnoty. Prawość i męstwo, te ważkie przymioty, nieraz puklerzem bywały im w drodze, kiedy to konno, uzbrojeni srodze, przebywać mieli górskie uroczyska lub groźne z bojów karpackich siedliska. W 2010 roku będzie 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Tak by zmobilizowała mnie do zajęcia się tą tematyką, czyli sprawdzenia najpierw, a gdzie byli w tym czasie Ormianie, którzy na tych terenach, w sensie gorących, jakim było Podole, to była właściwie ich matnia, ich siedziba. Postanowiłem stworzyć namiastkę jednostki ormiańskiej, która by brała udział w bitwie pod Grunwaldem. Podjąłem te studia historyczne. Trafiłem na pana obecnie już doktora nauk historycznych Chlipałę, który zajmował się wojskowością Cylicji, który też pomógł mi troszeczkę w kwestii ikonografii i uprawdopodobnienia, jak to uzbrojenie mogło wyglądać, tak żebyśmy byli oparci o realia historyczne, a równocześnie zaakcentowali swoją odrębność wobec innego rycerstwa, które tam walczyło. Ta jednostkowa impreza, bo to miał być event, zamieniła się w hobby, na bazie którego powstało Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej. Wciągnąłem w to wielu mieszkańców tej wioski. Także na Grunwald nas jedzie 18-20 osób, a kiedy organizujemy lokalne imprezy rycerskie, turnieje, pokazy i tak dalej, to 20-25 osób tu z wioski staje, czy w strojach historycznych, czy jako rycerstwo do boju. Ci Ormianie od wieków już często nie mówili po ormiańsku. Niektórzy z nich używali w przeszłości języka ormiańsko-kipczackiego. Większość była wyłącznie polskojęzyczna. Była też grupa Ormian, zwłaszcza z miasteczka Kuty, która znała jeszcze dialekt zachodnio-ormiański, którym posługiwała się w domu. Język ormiański niestety mało komu jest już znany. Co prawda kiedyś ksiądz ormiański, ksiądz Filipiak, nieżyjący już, który dawał ślub mnie i mojemu mężowi, bo ja brałam ślub w katedrze wrocławskiej, ale w obrządku ormiańskim, i ksiądz Filipiak, który wówczas był duszpasterzem Ormian, udzielał nam tego ślubu. On dał nam nawet elementarz po ormiańsku, żebyśmy się uczyli, ale nie. I mój tata też nie znał, i moja babcia tylko pojedyncze słowa. Moja mama już nie znała języka ormiańskiego, natomiast mój dziadzio Jakub i ksiądz Kajetan Amirowicz uczyli się tego języka. Zresztą mam indeks mojego dziadzia i tam na pewno jest gramatyka ormiańska, czyli uczył się tego języka. Pokradamy, Reale Czadzic, pokradamy. Brawo!
Ci mamy za darę? O, czy? Jak masz? Ojej, Sajmy. Fajcnik, Vidigartang. Oj, dziś muster lezunerum bez. Gartang, ej, Vidigartang, czy? No i cewowal hajrenny. Wspomnieć tą przeszłość. I kiedyś przyszło mi do głowy takie coś, no bo robimy zbiór, znaczy ja mam w ogóle słabość do takiej fotografii, no jeżeli przychodzą do nas goście i chcemy mieć pamiątkową fotografię, to gdzie ludzie się najczęściej ustawiają? Na ganku, na schodach ganku. I bo ja mam taką fotografię, to właśnie tą, co żeśmy dzisiaj, zaraz do tego wrócimy, tą, co żeśmy robili. I teraz tak, jeżeli właśnie tak jak mówię, są goście, jest jakieś święto, bardzo ważne wydarzenie, no to wiadomo, że trzeba się sfotografować. Fotografowanie teraz jest, no, pstryknąć. Kiedyś to było wielkie wydarzenie zrobić fotografię, czyli jeżeli była ta okazja świąteczna, czy jakieś chrzciny to były, czy ślub, czy coś tam, no to fotografowali się na ganku domu. I teraz tak, ten portret w czasie jest jedną z metod wspominania przodków i utrwalania pamięci o przodkach, ale jednocześnie dokumentowania, że my teraz jesteśmy tutaj. Jestem Ormianinem i drugi raz, kiedy tak naprawdę poczułem się Ormianinem, to kiedy przypadkowo przyszedłem do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu w 2011 roku, kiedy była tam prezentowana wystawa właśnie zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ormian i zobaczyłem na zdjęciu fotografię mojej babci, mojej mamy, która miała wtedy 4 lata i mojej ciotki nieżyjącej, którą Ukraińcy zamordowali, która miała wtedy 17 lat. I wtedy poczułem się, że ja jestem z tej społeczności, że, bo ja tego zdjęcia na tą wystawę nie dałem, to gdzieś ktoś znalazł to zdjęcie i jako rodzinę ormiańską tam umieścił. To był moment, od którego jestem, można powiedzieć, pełnoprawnym Ormianinem, kiedy mama zmarła, czujemy się teraz Ormianami. I tu jest bardzo właśnie dużo tego typu. Hey, Leila, 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 Le